Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 20 odcinku z Borderlandsa. Jebut. Od razu idziemy do sklepu. Mam troszeczkę amunicji zabrakło. Ale to jeszcze nie jest aż tak tragicznie. To sobie tu zakupimy. To się tylko będzie dało. Pięknie. O, to już wszystko zużyte. Jeszcze ammo do bazuczki. Bo ostatnio była niezła bombowina, taka wojna troszeczkę bardziej ze strażnikami, którzy pilnowali artefaktu. Ale oczywiście my żeśmy ich zniszczyli za naszym przewodnictwem. Zostali pokonani, więc nie mieli najmniejszych szans. Dobra, mamy coś jeszcze na sprzedaż, takiego co w ogóle nam się nie przyda. A jakaś broń dobra? Czy same... lepszy rewolwer. Kupujemy jak najbardziej. Tu co? Gówno, dobra, kupujemy. Pięknie. Co tam? Wydamy trochę hajsu, ale się opłaci, bo będziemy mieli lepszy rewolwerek. Jep, proszę bardzo. Teraz o mocy 206 damage'a. Zajebiście. Dobra. Sprawdzimy szafeczki, skrzyneczki. Możemy iść. Pięknie. Dobra. Jeszcze ammo do granatów. Widzę, że zapomniałem się i o tym. Okej. Już mam pełne wyposażenie. Owszem. A lekarstwa albo nie wiem, jakieś ciekawe rzeczy. 36% damage od SMG, ale my nie korzystamy z SMG, tylko z kałaszy. Plus 1 do... Aha, skilli. No to już są inne, nie. To się nie będzie opłacało kupować. A jakieś lepsze tarcze? 271, a my mamy jaką tarczę? Lepszą, dobra. To nic nie musimy w sumie kupować. Sobie trochę podgłośnię jeszcze. Mam lekkie wrażenie, że mam troszeczkę za cicho gierkę, ale jest dobrze. Okej, to może już się zajmijmy kolejną misją poboczną. Jeszcze nam tylko dwie zostały. Okej. To zrespijmy sobie pojazd, który przygotujemy do startowania. Proszę bardzo. Już tym razem bez zbugowania się, jak to było poprzednim razem. Wiem, trochę głupie. A, czyli musimy znowu zebrać te pierdoły. Czyli coś w stylu zbierz coś od kogoś. Czyli w sumie nic nowego. No to zbierzemy to. Co tam? Znowu w tym miejscu jesteśmy. A to mi się trochę nie podoba. Bo już byliśmy tu w poprzednim odcinku. Więc znowu się tu musimy szwendać. Ale przy okazji sprawdzimy skrzyneczki. Okej. Tutaj zabrane. Tu pewnie na górze teraz. Okej. No nie skacz mi tak. To tam jest jednak. Albo, chwileczkę, tu jeszcze skrzynka. Nic. Tu nic nie będzie też. Zaraz to znajdziemy. Tylko muszę się chwileczkę ogarnąć. A no właśnie, dzisiaj... Znaczy teraz już wysyłam odcinek z MTA. Tak, sezonu 6. Gdzie nie będę wam mówił, z kim będę nagrywał, to zobaczycie sami najwyżej, z kim ja tam biorę udział. Ło, proszę bardzo. Ale tak czy inaczej ma być epicko w tamtym odcinku, który się obecnie wysyła, więc będziecie mieli co oglądać. Możliwe, że jeszcze jeden odcinek dzisiaj wyślę, bo mam w zapasie, tylko musiałbym go zmontować. A chwili obecnej nie mogę, bo przecież musiałbym teraz przerwać nagranie Borderlandsa i się zająć czymś innym, ale to wiecie. Tutaj wszystko na spokojnie trzeba zrobić. Nie, tu się nie wolno śpieszyć, inaczej materiał wtedy by mógł wyjść z Borderlandsa na przykład kijowo, a tak to bym tego nie chciał. No kurczę, gdzie jest ta trzecia rzecz? Gdzieś ta rzecz powinna być. No, chodzę jak chory. I nic! I nie ma tutaj. No tak naprawdę gdzieś jest. No patrzcie. Może to gdzieś niżej jest. A przynajmniej mi to gdzieś pokazało dokładnie gdzie. Nie wiem, żebym miał to jakoś, wiecie, wskazane, a tutaj nic. Totalnie jestem zagubiony i muszę szukać tych rzeczy. No właśnie, to są te jedne z tych najbardziej drażniących misji ze wszystkich, jakie można dostać od danego zleceniodawcy. A tak to jest troszeczkę pod górkę. Pewnie gdzieś tu na górze. Nie wiem. Sprawdzę. Przekonam się. Bo jeśli to tam jest, to ja to jeszcze mogę zebrać. Spokojnie na lajcie. O, właśnie jest. Dokładnie. Czyli się nie myliłem. Okej, i ostatnia rzecz. Najśmieszniejsza misja w historii najśmieszniejszych misji, no. Dobra. O! Poszczelamy teraz. Ten, wyżyje się na tych stworkach robaczych. Się powyżywam, bo co to jest za misja? Przepraszam bardzo, ja takie misje bym już od razu wypieprzył. Nie, wypieprzyłbym tego, który wymyślał misję, no. Proszę cię, no. Nie wiem, na YouTube'a nie będę patrzył, gdzie jest ta ostatnia rzecz, bo kurczę, nie będę zgapiał. Ja chcę na ślepo przechodzić misję. O, są te gówna. Wszystko mi to padnie zaraz, natychmiast. Kurde, zdychaj. Poszło. Jeszcze 45. Spokojnie, dużo tego jeszcze jest do zniszczenia. No, pewnie jeszcze tutaj trzeba wjechać. Się to poniszczy szybciutko. Dobra, otwórz to. Wiem, że to są te robolki. Spokojnie. Fajnie. No chyba mi nie chcecie jeszcze wmówić, że robali też już zabrakło. No bez jaj. No po prostu bez jaj. No kaski pozbieram. Ammo też. Czekaj, tu są skrzynki. Tak sprawdzam, bo coś mogę pominąć. Ale raczej nie powinienem. O, tutaj sporo dostaliśmy. Ale gdzie są robaczki? No tu nam wskazuje, dokładnie tutaj. No i tutaj dokładnie ich już nie ma, no. To co, mam zebrać te pieniądze? No i co? No i nie respią się. Nie ma ich. Pusto. Chwileczkę, chyba że wsiądę jeszcze do pojazdu. Się przejadę po terenie dokładniej. Może coś się znajdzie. Ale nie sądzę raczej. Trzeba obudzić te robały. O! O, o, to było dobre. Ale to chyba nie, to była Skagzilla. Nie no, trzeba jechać dalej. O, dobra. Uuu, badass! Kilku badassów. O, to ładnie. Się porozwala te gówna. No i takiej właśnie misji chciałem, a nie jakieś misji. Czekaj, ja ci to zaraz porozjeżdżam. Tak fajnie. O, szybko rozjechałem. Czyli jeszcze jedno tutaj łza. Je, poszło. Dobra, pozbieram najpierw te śmieci. Dobra. Pięknie. Dawać mi tu wszystko, co macie. Jeszcze tutaj porozrzucano. Pistole. O! Klas mod dla nas. Dlaczego nie mogę tego użyć? Jakie... Ej, no posrane. Nie, to nie. Się nie będę prosił. Dobra, najwyżej to sprzedam za grubą kasę. Ale trzeba dalej zniszczyć te stworzenia. Trzeba iść w tą stronę, nie ma co. A najlepiej to rozjeżdżać. Tak mi się przynajmniej zdaje. Opłaca się. Dobra, rozjechane. Tu jeszcze gdzieś są te stworzenia. Przecież to są dosłownie gówna. Patrz, ciężko je się rozjeżdża. Niby tak się łatwo wydaje, ale naprawdę jest ciężko. O, ile będzie hajsu? Dużo. Już chyba taką sumę nieraz dostawałem. A jakżem jechał. Dobra. Tu się niszczy. Pięknie. Jeszcze któryś. Jeszcze przeżył jeden. Myślał skubany, że przeżyje. Ale się mylił. Zresztą wszystkie te stworzenia są w błędzie i myślę, że nie mogą sobie po prostu pokonać. A, ledwie wchodzą pod ziemi i już. Nie, tu trzeba je rozjeżdżać. Zwłaszcza te największe, bo się je najłatwiej rozjeżdża z nich wszystkich. Właśnie ciężej te mniejsze rozjechać. Szkodnik. Najlepiej tu... O, proszę, pocisnąć takie oto... O, idzie, idzie. Gigantyczne gówno, jebut. Proszę bardzo. No, o, prosi się. A, trafiliśmy. Killing spree. O. Jakbym to w lolu słyszał, dosłownie. Jaka snajpera. Proszę bardzo. Tu coś jeszcze. A, same gówna, ale można je sprzedać za ciekawą sumkę. Tu jeszcze hajsy zostawiłem. Niczego nie pomijam. Wszystko zbieram, co się da. I jeszcze tylko 10 tych gówien. I oddajemy misję. I trzeba będzie wrócić do tej poprzedniej misji, no w której po prostu... No nie wiem. Jeszcze lata. Ja ci te skrzydełka poobrywam. Spokojnie. Jeb, poszło. I jak je rozjeżdżamy bez problemu. Dobra, tu jeszcze są szkodniki, pięknie. Nie, kiedy jestem w samochodzie, to nie czuję, że takiego obrzydzenia bardziej. O, proszę bardzo, wszystko wybite. Chociaż nie, jeszcze pełzają te główienka. No patrz, nie mogłem z takiej broni ubić. Bez jaj. Dobra. Ej, kozaku. Dobra. Jeb. Oj, level up. No, ja zadowolony jestem. Przynajmniej to mnie mogło uszczęśliwić, bo już chyba nic bardziej nie mogło mi humoru poprawić jak level up. Chociaż tu jeszcze są jakieś pełzające. O, dobra, ubite. Już się nie będę wracał. Oddamy misję i ja jeszcze się przejadę tam. No ja muszę to zrobić. Nie wiem, gdzie to w ogóle jest, ale ja to oddam. Dobra. No pewnie, najlepiej jest obić się o coś, bo tylko ta Syrena potrafi takie rzeczy robić. Jeździć nie potrafi w ogóle, nie wiem, prawa jazdy nie dostała. Już wiele razy mówiłem, że ona w ogóle jeździ jak jakaś pijana. Dajesz tu nitro, pięknie, dobrze. Zaraz dojedziemy tam, oddamy szanowną misję. Co warczysz? Co mi tu warczysz? Chwileczkę. Teraz jeszcze bym... Chwileczkę. To wjedziemy tam jeszcze na chwilkę? Sprawdzimy, czy to przypadkiem się gdzieś nie zrespiło. Się wysiada, nie enter. Za dużo w MTA gram. No i tak to właśnie jest potem. Dobra, mam punkt skilla, który bym sobie wykorzystał. Proszę bardzo. Misje. W ogóle odnalazło się to, czego szukam, czy dalej to gdzieś się, nie wiem, męczy. Bo ja bym już mógł robić nawet i fabularną misję, ale no właśnie ta misja zabrała mi dużo czasu. I jak ją nie wykonam, no to trudno, będzie niewykonana, no co ja poradzę na to. Najwyżej ją zrobię poza odcinkiem, żeby nie było. Okej, dobra. Wszystko tu jest dobrze. No to gdzie ta rzecz? No właśnie, to mnie najbardziej gnębi, że nie mogę znaleźć ostatniej rzeczy. A mimo wszystko, że gdzieś się tam kryje. Czekaj, jak pizgnę granatem, to coś to mi da? A jak wyżej może troszeczkę? O, gdzieś tyle. Kurde. Wyżej się tych granatów nie da rzucić, no. Zajebiście. Może teraz się... no nie wiem, tak porzucałem dla for funu, ale widzę, że tutaj nie znajdę tej rzeczy, dlatego przykro mi bardzo, ale tą misję uznaję za niezaliczoną, gdyż kurczę ta gra nie pozwala mi na to, żebym mógł znaleźć ostatnią rzecz do questa. Dziękuję wam bardzo, tak, otóż to pierwsza z nielicznych misji zostaje u mnie niewykonana. Fail, największy fail w historii. No jeszcze mi powiedzcie, że ja tam utknę na dobre. No, zarąbiście. Dobra. Stąd jadę. Zrobię jeszcze cięcie. Dobra. Już jestem. Kurczę... Nie, ja w to po prostu dalej nie mogę uwierzyć, że nie ma jednej głupiej rzeczy. Jak coś to porobię cięcia, gdzie się męczyłem nad ostatnią rzeczą, to widzę, że jednak nie ma sensu i lepiej oddać tą misję, niż się po prostu męczyć. Chwileczkę, jakbym się tak trochę pokręcił jeszcze tutaj, poszwędał, może by się to znalazło, tylko nie sądzę, żeby to tutaj było. Nie liczę na to. A po drugie, na mapie mi tutaj nie pokazuje, że to jest tu, tylko jest to gdzie indziej, no to... Nie. Jeszcze raz. A może to jest tutaj? Sprawdzimy. Pod ziemią. No tak się zastanawiam właśnie, czy to mogłoby być pod ziemią. Ale raczej nie liczę na to. Chociaż... Nie, ja mogę zaryzykować. Was mam w dupie. Nie chcę się z wami strzelać. Sprawdzimy to po prostu. Ja tylko to sprawdzę. Kurde. Tak ci zrobię. O, proszę. Jebcie. O kurde. Fuck this shit. Dobra. Wiem, to było na hama zrobione. Ale może w ten sposób się dowiem, czy to będzie tutaj. Czy nie. Chwileczkę. Dobra, mam trochę czasu. Przebiegnę się. I teraz się przekręcą te posągi, nie? Właśnie, czyli tego nie ma. No, to już po nas. Tu tego nie ma. No, czyli tak jak myślałem, niepowodzenie największe. No, spróbujcie mnie tylko zabić. Dobra, uciekaj już stąd. Dobra, chociaż... Aha, i oni teraz ze sobą walczą. No fajnie, fajnie. Nie ma to jak się zabijać nawzajem. No nie ma tego, czego ja szukałem. No przykro mi bardzo. Nie wiadomo, gdzie to jest. Nie wiadomo dlaczego. Dobra. Nie zniszczycie mojego pojazdu. Co wy to? hardcore, kurczę, myślałem, że mnie zniszczą. No nie ma tego, czego ja szukam. Niestety. Jak dla mnie rzecz niemożliwa do zrobienia. I co mi to da, że poszczelam sobie? Nie ma tego, czego bym chciał znaleźć. A ja bym... Nic tu nie ma. Co bym chciał to w końcu znaleźć? No ostatnia rzecz. To jeszcze, kurde, ta rzecz, która nie jest do znalezienia. No super. Pięknie. No nie ma co. Dobra. Zajebiście. Jak dla mnie... Nie wiem, co to za kretyn robi misję. Ja po prostu... Jestem zawiedziony. To jest moje ostatnie słowo, jeżeli chodzi o to. Jestem zawiedziony. Kurczę, co wy za misję robicie? Twórcy 2K i Borderlandsa. No, dwójeczka wam wyszła epicko, nie powiem, że nie. Nawet 100 razy lepiej, ale jedynka, kurczę. Co to za misja, no... Ja bym takiej misji nawet nie zrobił, ale... Chociaż... Dałoby się, bo przecież to jest tylko położenie 4 rzeczy schowanych. No to wręcz przeciwnie, ja bym coś takiego zrobił, ale kurczę, żeby chować w takich miejscach, no trochę zastanowienia. Tu nic nie znajdę. Nie mam na co liczyć. Nie mam na co liczyć. Nie znajdę tego, nie. Choćbym miał się naprawdę już poważnie, nie wiem, psychicznie i poważnie wykończyć, to bym i tak nie znalazł. To by nie miało najmniejszego znaczenia. No i co mi z tego, że się przejadę, no. Nic właściwie mi z tego, bo właściwie to misja jest nie do zrobienia. No, fajnie. Po misji nie zrobimy jej, trudno. Mnie to już wisi, nie wiem, poza odcinkiem to zrobię. A my może ruszymy po jakąś misję poboczną, bądź już nawet i fabularną. Byleby się coś jeszcze działo, bo no ta misja wszystko po prostu mi zepsuła. Znaczy zepsuła mi większą część materiału. Dobra, wysiadka i robimy... Wszystko, żeby się teraz trochę podleczyć. Oj, jest najgorsza misja wszechczasów. Pozdrawiam, nie ma co. Nie wiem, który to robił misję. A jakbym się dowiedział, to bym normalnie go wyśmiał. No, poważnie, ja bym go po prostu wyśmiał. Za taką pierdółkę. Chwileczkę, nasza bazuka ile ma damage'a? Nasza bazuczka, jak tam stoi? Bazuka. O, nasza lepsza, to dobrze. To możemy ją sprzedać. Okej. To też na sprzedaż. Wszystko, co ja tu mam, to idzie na sprzedaż. Zarobię na tym dużo. Jakiś plazmot, ale taki trochę słaby widzę. Dlatego go sprzedam. To też idzie na sprzedaż. Zarobię na tym więcej, niż mi się wydawało. Trochę się wyleczę. A tu jakaś lepsza tarcza, ale droższa. Kurczę, nawet nas nie stać na taką. O, patrzymy, co tu moglibyśmy z takich klas modów. O, klas mod, kurczę. Dla żołnierza jeszcze 60 tysięcy. Za mało mamy dalej na takie klas mody. A to jakieś inne tarcze? Nic. Dobra, chciałbym się tylko podleczyć. Podleczymy się tam z parę razy. Nie żałuję kasy. Okej, dobra. Może być. To nie wiem, bierzemy się za tą misję fabularną. Tak, robimy ją, bo no nie ma co. ta misja po prostu, którą... A może ją, nie wiem, anulować? A, żeśmy jeszcze nawet... O kurczę, jaka bazuka za 400 damage, Jezu. Kurczę. Nie ma co. Misja opłacalna. No, to idzie na sprzedaż. Ile mamy kasy? 48 tysięcy. A chwileczkę, ile ta tarcza kosztuje? 50... Kurde, mało. Czy dużo? A my mamy mniej. Tu już nic nie ma. No, tu jeszcze mamy jedną misję, ale no tego nie wykonamy, no bo tego kurczę nie ma. Tak, mhm. Mhm, ta. Mam przy... Mhm, mhm. Dobra, robimy tą misję fabularną. Teraz, gdzie mamy pojazd? Jest na środku ulicy. Zrobimy sobie to. Zobaczymy, co nam to w ogóle da. Ale zrobimy. Po tej misji byśmy już mogli skończyć spokojnie odcinek. Gdzie to jest? Trzeba będzie zakręcić jeszcze. Aha, coś tam skuterek mówi. Ale jakoś mi to szczerze nie obchodzi. O, proszę, jakiś checkpoint. Uuu, tu się może gorąco robić. No. Jedź tak dalej. Zginiesz marnie, szybciutko i marnie. Już padasz. Przecież to coś ma już tylko pół życia. Nawet połowy nie ma. Już to pada. Giniesz. No. Padło. Szybciutko. Okej. Uff. Ledwie, ale... Co? No nie. Jeszcze. Kurde, ja ci dam. Poszło. Tym razem przeżyłem, ale to jest ledwie. To jest po prostu ledwie. No. Powiem tak. Jedna misja mnie najbardziej wkurzyła, druga mnie zadowoliła, trzecia mnie musiała jeszcze bardziej podburzyć. Ale chociaż dobiegnę sobie do tego całego Claptrapa. Pogadam z nim, oddam misję i zakończymy odcinek, bo... Nie wiem, zobaczymy ile będzie trwał po skróceniu go. Zobaczymy. A tą misję z tym zbieractwem to ja tego na następny raz nie będę nagrywał, bo to jest po prostu badziewie. Badziewia najgorsze jakie może być. I to jest właśnie minus tej gry, że są tak niektóre głupie misje jak ta. Dobra, tu mamy już Claptrapa, w którym chciałbym już sobie pogadać. Jest, widzimy go. Ledwie żywi, ale widzimy. O, siema. Aha, nowe miasto, nie? Te, on zrobił swoje, poklikał trochę. Wow. Aż mi się wierzyć nie chce. Okej, dobra. To co, wchodzimy tu? Okej, wchodzimy. O, to jest miasto, proszę bardzo. Takie jak w dwójce Sanctuarium. Jest, w końcu tu ludzie są. Chyba. Chyba to będą ludzie. Bo nie wiem dokładnie. Dobra, zakończymy już ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 20 odcinka z Borderlandsa. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I nie wiem, niektóre misje to już naprawdę mają takiego downa, za przeproszeniem, że już to po prostu, nie wiem, w głowie się to nie mieści. Pozdrawiam, trzymajcie się, yo!